Pan proszę, Robert, przejdźcie, zamknijcie tutaj, tak jak ławki stoją. Panie Elu. Możecie klaskać, jak najwięcej. Przynajmniej się rozgrzejecie. Zaraz zaczynamy, momencik jeszcze czekamy na ostatniego gościa. Serdecznie witam Was, moi drodzy, kochani rajdowicze, sudeccy, na kolejnym 51. rajdzie górskim Wojska Polskiego Sudety 2022. Cieszę się, że po intensywnej podróży, intensywnej nocy tak licznie i z uśmiechami na ustach wstawiliście się na nasze rozpoczęcie i za chwilę ruszycie na trasy z nie mniejszym uśmiechem, tak aby przywołać słońce, które już się nie może Was doczekać. Radosława Jęcka, gospodarza Raja. Witam zastępcę burmistrza Kowar, pana Ryszarda Rzepczyńskiego. Witam naszego przyjaciela, komandora największej i najstarszej imprezy środowiska wojskowego, rajdu bieszczadzkiego. Witamy cię, Marku. 51. nieprzerwanie uczestniczy w naszym rajdzie Janusz Wawrzyniak. Janusz, pokaż się, bo cię nowicjusze niech zobaczą, jak wygląda kondycji 51. W pogodzie decyduje dół gór, jak przyjeżdża fajna ekipa, to ma fajną pogodę. I co ja mam Wam powiedzieć? Ale dobra, liczę na to, że się zmieni. 51. jeszcze jubileuszowy, z tego co słyszę. 51. rajd górski Sudety 2022 uważam za otwarty. Wszystkiego dobrego. Widzimy się na szlaku.